imię Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was bardzo serdecznie z parafii ewangelickiej w Skoczowie, a dokładnie z jej filiału w Dębowcu. A chcę Was dzisiaj powitać słowami hasła dnia dzisiejszego, które pochodzą z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 6, wiersz 8. Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Drugi z wierszy to wiersz pochodzący z Ewangelii według świętego Łukasza, z rozdziału 18, wiersz 8. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Drodzy, Noe to taka szczególna biblijna postać, o której możemy powiedzieć, że od niej świat, czy też ludzie zamieszkujący ziemię biorą swój początek, że on jest naszym praojcem. Możemy powiedzieć, że od Noego rozpoczyna się drugi początek człowieka. Człowieka, który dzisiaj żyje, dzisiaj ziemię zamieszkuje. Noe, jako szczególna postać, znalazł łaskę w oczach Boga. To on, jako ten sprawiedliwy, został ocalony z wód potopu. To jemu Bóg polecił zbudować arkę, na której ocalał Noe, jego najbliżsi, a także zwierzęta, które on zabrał na pokład arki. Noe znalazł łaskę w oczach Pana, bo był sprawiedliwy, bo był wierny Bogu, bo wypełniał to, czego Bóg oczekuje od człowieka. Był człowiekiem prawym, wiernym, wiernym Bogu. I drugi z wierszy stawia nas przed pytaniem. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy znajdzie taką wiarę, jaką miał Noe? To pytanie też bardzo istotne jest w kontekście świąt Narodzenia Pańskiego. Kogo my odnajdujemy w betlejemskim żłobie? Czy my w ogóle zbliżamy się do betlejemskiej groty narodzenia? Dziś, współcześnie, można często odnieść wrażenie, że spłyciliśmy bardzo mocno święta Narodzenia Pańskiego. Są one w dużej mierze czasem komercyjnych, bardzo komercyjnych świąt, gdzie liczy się choinka, prezenty. Czasami bardzo istotne jest rodzinne spotkanie. A Pan Jezus jest nieco zapomniany. Czasami pytam młodych ludzi, dlaczego przeżywamy święta Bożego Narodzenia? I bardzo rzadko otrzymuję odpowiedź, że są to święta, bo przyszedł do nas Zbawiciel, bo w Betlejem narodził się Mesjasz. Zwykle zwracają uwagę właśnie na tą rodzinną atmosferę, na wspólny rodzinny stół, na spotkanie, na prezenty, na choinkę. A my gdzie? Gdzie zostawiliśmy Jezusa? Dlaczego nie bierzemy Go z tej betlejemskiej stajni do naszych serc? To pytanie. Pytanie naszego Pana, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Ważne jest też w kontekście tego, że Jezus Chrystus zapowiedział powtórne przyjście do nas, że przyjdzie znowu, że przyjdzie wkrótce. Ale czy my przygotowujemy się w ogóle na Jego przyjście? Czy jesteśmy gotowi, czy czekamy? Liturgiczny Adwent nam o tym ma przypominać.
Ale czy rzeczywiście jesteśmy Kościołem czekającym na swojego Pana? Drodzy, chciejmy. Chciejmy czekać na Pana. Chciejmy ufać, wierzyć. Chciejmy Go przywitać, kiedy do nas znowu przyjdzie. Amen. Błogosławionych, spokojnych, zdrowych świąt Narodzenia Pańskiego i wszystkiego dobrego, Bożego prowadzenia w tym nowym, zbliżającym się roku. Wszystkiego dobrego. Zostańcie z Bogiem.